cyfrowa rewolucja stawia przed firmami wiele wyzwań. I myślę, że te wyzwania istnieją na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim chyba najtrudniejszym to są oczekiwania klientów, które się zmieniają. Jest to spowodowane głównie przez firmy typowo cyfrowe, które potrafiają dostarczać usługi tu i teraz, takie jakie chcemy, mocno spersonalizowane, więc wszystkie firmy tej starej ekonomii no po prostu muszą się do tego dostosować, co wymaga głębokich transformacji, co wymaga zmiany sposobu myślenia. Kolejnym wyzwaniem jest dostosowanie kompetencji i zdobywanie talentu z rynku. Czyli dzisiaj, jeśli tak naprawdę każdy aspekt działalności firmy wymaga kompetencji technicznych, kompetencji digitalowych, więc wszyscy tak naprawdę staramy się zdobyć te same zasoby, których jest po prostu za mało na rynku i mówimy tutaj o wyzwaniu globalnym. Biznes dzisiaj oczekuje od operatorów, że dostarczymy rozwiązania, które będą rozwiązaniami kompleksowymi, rozwiązaniami end-to-end, które rozwiązują jakiś konkretny problem biznesowy. Żeby móc zaoferować takie rozwiązania, potrzebujemy partners, ponieważ jako Telekom, poza tym, że dostarczamy najlepszą sieć w Polsce, no potrzebujemy jeszcze całej warstwy związanej z rozwiązaniami. Dlatego tak ważne jest dla nas budowanie partners. Dzisiaj ogłaszamy partnerstwo z Microsoftem po to, żeby móc być operatorem multiservice. Przygotujemy ofertę, która umożliwi dzisiaj polskim firmom nadrobienie zaległości w ich podróży do środowisk chmurowych Microsoftu. Da możliwość wykorzystania systemów bardzo innowacyjnych, które rozwiązują konkretne problemy w konkretnych branżach. W ramach tego partnerstwa zatrudnimy w Europie Środkowo-Wschodniej 3,5 tysiąca specjalistów od chmury. Startujemy w H2 od bardzo mocnej oferty komercyjnej, a już dzisiaj oferujemy darmowe asesmenty cloudowe. Także jesteśmy przekonani, że dzisiaj Polska, będąc na trzecim miejscu od końca, jeśli chodzi o adopcję chmury w Europie, przeskoczy przynajmniej kilka krajów w ciągu następnych 3 lat. Mam nadzieję, z naszą pomocą. Rozwiązania, na których będziemy się koncentrować, to przede wszystkim Office 365, Microsoft Dynamics, czyli taki system CRM-owy do obsługi klienta, oraz oczywiście Microsoft Azure, czyli chmura publiczna Microsoftu, która udostępnia masę różnych aplikacji, które rozwiązują problemy w konkretnych branżach, w branży finansowej, w branży utilities. Co wierzymy głęboko w połączeniu z naszym siecią i najlepszą jakością usług, da nam możliwość oferowania tych rozwiązań end-to-end. To centrum jest milowym krokiem na polskim rynku technologicznym. Do tej pory żadna firma nie świadczyła usług tak kompleksowo, jak my to planujemy, czyli w zakresie zarówno tych podwalin telekomunikacyjnych, jak i informatycznych, jak i całej podróży klienta do chmury. Także cieszymy się, że mogliśmy to zrobić wspólnie z Microsoftem.